Ta miła pani zapomniała o paczce. Nowa okazja, żeby zdobyć nagrodę. George miał niesłychanego nosa. Oto kolejny zapomniany pakunek. Serdel przez chwilę się zaniepokoił, ale przecież George wyszedł. Jeśli będą z tego kłopoty, to na pewno nie na jego terenie. George tymczasem myślał sobie, jakie szczęście miała ta miła pani, że go spotkała. Bo też była naprawdę zapominalska. Dasz mi wreszcie pograć? A, dzień dobry. Czy ty może jesteś Steve? Zapomniałam zostawić tę przesyłkę na ulicy 11. Jeśli to nie ty, to zaraz tam wrócę i... Tak, to ja. To pewnie nowa gra. Wściekłe wiewiórki atakują 3. Dzięki. George zastanawiał się, czy dobre uczynki muszą tyle ważyć. To nie małpka sąsiada? Nazywa się George. George, źle się do tego zabrałeś. Spróbuj wózkiem. Zauważyłeś, że to wszystko paczki? Hej! Puszczaj, to moje! Zdaje się, że chcę je oddać pani listonoszce. Ona jest listonoszką. Jej praca polega na roznoszeniu przesyłek. Zobacz. 11 to jest numer naszego budynku. Dlatego ją tam zostawiła. Na każdej paczce jest jakiś numer. Nie zauważyłeś? Musimy odnieść te paczki z powrotem. Ale ja chcę pobić rekord. George wykradł paczki. To jest przestępstwo, za które grozi kara. A ty o tym wiesz. Co czyni z ciebie wspólnika? George chciał zdobyć jabłko w nagrodę, a popełnił wykroczenie. Niechcący. Nic się nie martw, jesteś małpką. Daj mi to. Ty jesteś strasznie ślamazarna. Ja to załatwię. Ja jestem starszy, sprytniejszy i szybszy. Ach tak? A może ten, kto najszybciej odda najwięcej paczek, dostanie twoją grę? Ty, Fryga i Małpa jesteście drużyną. I ja was pokonam. On ma na imię George. Nie masz szans. 3. Nie rozumiem. Jest 9! Udało się! Nie, ja tu byłem, kiedy paczkę dostarczono. Więc ktoś ją musiał ukraść. Proszę przysłać radiowóz. Albo najlepiej 2 radiowozy, albo 4. Trzeba urządzić zasadzkę na złodzieja. O, znalazłem. No to jest remis. Czy teraz dasz mi zagrać? Nie, przecież nie wygrałaś. No dobra, możesz zagrać. Tak, George! Ale super! Moja gra! Nie ma jej. Gdzie ona się podziała? Byłem już blisko rekordu i wszedłem na poziom 7.